Nurt niepodległościowy to jest jakby sprzysiężenie takie, jądro ruchu piłsudczykowskiego, którego geneza sięga lat przed I wojną światową. Prawdopodobnie jest to ten ośrodek główny, którym się Piłsudski posługuje bezpośrednio pod koniec może rewolucji, kiedy powstaje PPS, frakcja rewolucyjna, albo wkrótce potem, kiedy się zaczynają te wszystkie działania wojskowe. My dzisiaj wiemy, że są rozmaite fakty, na przykład Piłsudski coś tam robi, Sosnkowski coś tam robi. Nie mamy ani jednego przekazu, który by wskazywał, że Sosnkowski, zakładając Związek Walki Czynnej, nie wiemy, czy on dyrektywę reprezentuje. Po prostu jest tam jakieś tajne jądro już wewnątrz. Na czele tego tajnego jądra stoi Piłsudski, ale Piłsudski nie przekazuje Sosnkowskiemu: załóż, zbierz ludzi. Tego też nie przekazuje, ponieważ nie jest to czyste założenie. To jest zebranie ludzi, którzy mogą reprezentować różne opcje polityczne, chociażby takich jak Sikorski, który był bardzo chimeryczny i na pewno był cały czas, dystansował się jakby, cały czas jakby się dystansował od tego głównego trzonu Piłsudczykowskiego, prawda, w Strzelcu i tak dalej. Miał własną partię polityczną, gdzieś te historie. I tutaj nagle powstają jakieś inicjatywy, tylko nie mamy momentu, kto i kiedy podejmuje tą decyzję. Czy to była decyzja zbiorowa, czy to była decyzja jednostkowa, czy wszystkie te decyzje podejmował Piłsudski, bo prawdopodobnie większość tak. I to trwa, to później działa wewnątrz Legionów, ponieważ poza pierwszą brygadą są także inni ludzie, którzy prędzej czy później się ujawniają po stronie Piłsudskiego, albo wiedzą, że mają się ujawnić po stronie Piłsudskiego. No muzyczka trafia do Legionów na samym końcu i odmawia złożenia przysięgi. Albo, no. Trafił do Legionów i nagle odmawia złożenia przysięgi. Co najmniej jest przez kogoś inspirowany. Przez kogo? Tego nie wiemy. Po prostu mamy tutaj zakonspirowany ten trzon. To samo POW. Działa to bardzo silnie między innymi w latach 23-26, kiedy nagle też wszyscy ludzie wiedzą, co robić. No. Wiedzą oczywiście, co robić, bo idą za autorytetem Piłsudskiego, ale co robić szczegółowo, to tutaj autorytet nie wystarcza. Coś tutaj jest takiego. Jak używam słowa sprzysiężenie, bo tak mi powiedziano, my jesteśmy sprzysiężeniem, ale w sensie może niedosłownym, nie jest to organizacja, jest to zbiorowisko ludzi, którzy wspólnie działają, nie tworząc organizacji. Przecież to Sikorski zakłada Honor i Ojczyzna w wojsku organizację, czy tam jacyś ludzie zakładają, a Sikorski przejmuje
nad tym kontrolę. Nie ma nic takiego po stronie Piłsudczykowskiej. A równocześnie działa to równo. Następuje coś w rodzaju przewrotu legionowego po śmierci Piłsudskiego. Dlatego, że po śmierci Piłsudskiego ludzie z pierwszej brygady dochodzą do władzy, a Piłsudski przedtem sprawdzał przede wszystkim ludzi z POW. Wiemy, że się bardzo potrafił spierać ze Sławkiem, dedykując mu jakąś książkę, już napisał, że nie gniewa, co znaczy napisał, nie dosłownie, ja tego nie zacytuję, ale napisał: twoje gniewne oczy, prawda, na moją jakieś te... Nie gniewaj się na mnie, coś takiego napisał, prawda. Zresztą w okresie przed 50, tuż przed 26 rokiem, kiedy widocznie jakieś tam spory były. O tych sporach przecież nic nie wiemy. A tutaj nie tylko spory, ale gniewne oczy, to znaczy emocjonalne jakieś. Nie. I teraz ta cywilna grupa, bo Sławek był wprawdzie pułkownikiem, ale przecież nigdy w wojsku nie walczył, no. Nigdy nie był na froncie, no chyba tylko wtedy, kiedy zakładał polsko-ukraińską legię, która miała walczyć, ale nie walczyła. Otóż to jest, ja przypuszczam, jakaś już wewnętrzne rozstrzygnięcie w środowisku, że legioniści zaczynają zastępować połowiaków. To odbija się jeszcze po wojnie, gdzie mamy dwie organizacje, one się niesłychanie łatwo połączyły po wojnie, ale mamy konwent organizacji niepodległościowych i Obóz Polski Walczącej Piaseckiego. Jedna jest typowa taka dla drugiej połowy lat 30., druga raczej dla tej pierwszej połowy lat 30. Różnie to wygląda. Wpływ może też na to mieć, że Piłsudski się od 31 roku nie zajmował polityką wewnątrz Polski. Zajmował się tylko polityką międzynarodową, a tutaj sprawdzał ludzi, jak ci ludzie sobie radzą. Rzucał rozmaitych ludzi na głęboką wodę, jak mówił, niech pokażą, czy potrafią. Absolutnie tak, oczywiście, dlatego, że tutaj mamy konspirację i nie taką konspirację typu Korowskiego, prawda, gdzie się wszystko jawnie robi, tylko mówi się, że trzeba to w tajemnicy zachować, tylko ostrą, prawdziwą jest komórka wewnętrzna albo grupa wewnętrzna, ona się może powiększać, która decyduje, która się nie ujawnia. No, teraz nie ujawnia się między innymi dlatego, żeby dostęp ochrony carskiej był trudny, później żeby dostęp Austriaków był trudny, potem żeby dostęp Hienopiasta był trudny, to oni się tak naprawdę dopiero zaczęli w pełni ujawniać po 1935 roku. I teraz większość tych ludzi, którzy są już podczas wojny i którzy robią konspirację wewnątrz Armii Krajowej z założeniem, że oni oczywiście są w pełni lojalni w stosunku do legalnych władz Rzeczypospolitej, bo to jest wojna i musi ktoś dowodzić.
Więc oni tutaj przyjęli tą zasadę pełnej lojalności. Szkoda może, bo potem się te władze niezbyt okazały jakby zdolne do podejmowania decyzji. Ale w każdym razie to przyjęli, ale na czas wojny, a nie na czas po wojnie. Ale nie na czas po wojnie. Na emigracji to wygląda inaczej, bo na emigracji wszystko jest jawne. I tutaj Piłsudczycy muszą, jak zakładają, no to wiedzą, wiadomo co to jest. Natomiast oficerowie, ci, którzy są w Enenie, o ile już używano tego skrótu, podczas ogłupacji, w każdym razie, którzy są w tej konspiracji, to oni nie są, że tak powiem, nielojalni czy coś, oni są tutaj absolutnie lojalni, natomiast wiedzą, czego chcą po wojnie. Czego chcą po wojnie a równocześnie jak najlepiej wykonują zadania wojenne. Antek Sikorski, który zaczął w organizacji bojowej, pułkownik Sikorski zaczął w organizacji bojowej jako 14 czy 15-letni chłopak, bezpośrednio po strajku szkolnym w 1905 roku przez całe życie. Powiedział mu, panie, ja przez całe życie konspirowałem. Ja przez całe życie konspirowałem.